Drodzy jubilaci, szanowni państwo, także w imieniu własnym, w imieniu Urzędu Gminy, pana przewodniczącego, przywitać państwa bardzo serdecznie na obchodach jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z okazji 50. rocznicy pragniemy przekazać najszczersze gratulacje i życzenia. 50 lat to nie tylko liczba, to wyraz waszej wyjątkowej więzi i wspólnie przebytej drogi. Wyrażamy swoje uznanie, podziw i szacunek, doceniając fakt, że wbrew wszystkim przeciwnościom losu konsekwentnie dochowaliście przysięgi małżeńskiej złożonej ponad 50 lat temu. Wasze małżeństwa to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się je razem, są lżejsze. Swoją niezłomną postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem, wytrwałością dajecie przykład tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie, która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je, stając się dzięki temu trwalsza. Wasza miłość jest jak stara księga, której każda ze stron kryje niepowtarzalne historie. Życzymy wam dalszego dzielenia się miłością i wspólnego tworzenia pięknej nowej historii. Życzymy dalszej obfitości wspólnych wspomnień, szczęścia, które przetrwa wszystkie przeciwności losu oraz dużo, dużo zdrowia. Życzymy, abyście nie byli samotni, zawsze mieli podaną pomocną dłoń, wspierani byli dobrym słowem i obdarzani szacunkiem. W imieniu władz samorządowych i własnych składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy, abyście waszą miłosną opowieść kontynuowali z jeszcze większym entuzjazmem. Drodzy jubilaci, w dowód waszego społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na nasz wniosek prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyznam szczerze, że jest to medal, na który pracuje się najdłużej, bo przynajmniej 50 lat. Nie ma innych medali, nie ma medali za 50 lat pracy, nie ma medali za 50-letnią służbę, ale jest medal za 50-lecie pożycia małżeńskiego. I cieszymy się, że państwo dotrwali do tego momentu i w dniu dzisiejszym możemy państwa uhonorować i podziękować za te piękne lata życia, za te piękne historie, które są przede wszystkim osobiste, ale każda historia jest inna. I życzymy, tak jak wspomniałem, dużo sił, dużo zdrowia, wspierajcie się wzajemnie i, tak jak dodam, zawsze miejcie jakąś pomocną dłoń. Jesteśmy tego świadomi, że gdy lat przybywa, sił ubywa i ta pomocna dłoń jest tutaj niezmiernie potrzebna i życzyłbym, żeby nikomu z państwa takiej pomocnej dłoni nie zabrakło. Także w imieniu Rady Gminy również serdecznie gratuluję państwu tych 50 lat. Wszyscy państwo, żeby czuli się jak najbardziej długo, zdrowo. Ta pomoc jest potrzebna, o której pan tutaj mówił, ale myślę, że samodzielność jest najważniejsza, a więc tej samodzielności jak najdłużej państwu życzę radości, życia, że tak powiem, jak najwięcej optymizmu i wszystkiego. Wszelkich pomyślności, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, szczęśliwi, długo, długo żyli do kolejnych jubileuszy, żeby jeszcze była okazja na 75 lat pożycia małżeńskiego. To już to. Nie, to już mnie nie dotknie, bo już 70 lat skończyłem. Nie, to już miało mi. Tu też niektórzy już pokończyli.
50 lat minęło, chciałoby się powiedzieć, jak jeden dzień. Jak to było w waszym przypadku? Jak żeście się poznali, wasza pierwsza randka? No, jak poznaliśmy się na zabawie. W dużej konownicy. Tak, 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 tak. Tak się zaczęło i... Co pamiętamy z tej pierwszej zabawy? No co pamięta? No, pamiętam to samo. Ciężko było wtedy poderwać dziewczynę. Nie, to było, ja wiem, to nie, to jakoś się człowiek nie zastanawiał nigdy nad tym. A zabawa, no to często jeden wtedy się odbywały. Kontaktów między kontakt, tak, tak. Wasza recepta na długie pożycie małżeńskie, jest jakaś recepta, jakiś złoty środek? Matka dała mi bardzo dobre referencje. Powiedziała, słuchaj, to nie jest dobry człowiek, pamiętaj. Żartowała. Żartowała. Nie sprawdziło się, tak. Jak to wyglądało w waszym przypadku, ta pierwsza randka? Nie bardzo się pamięta, gdzieś na zabawie. Jakoś tam się poznałem na zabawie i tak dalej. Gdzie to było? Tak było, w Komarnie oczywiście. Co zdecydowało, że zostaliście razem? Jakoś tak było zapisane gwiazda, kiedy tak się ułożyło. Było zapisane gwiazda? Tak, gdy było sądzone. Pierwsza żona od Boga, a druga od ludzi, a trzecia od diabła. Aha. Nie gadę, bo pan nagrywa. No. Już nagrałem. No dobrze, nie nagrywam. Słuchajcie, jaka jest recepta na długie życie, pożycie małżeńskie? Jest jakaś recepta? Jakim trzeba być dla siebie? No. Wyrozumiałem? No, oczywiście, że tak. Na pewno bywają trudne chwile. O. Grunt to nie być egoistą. To jest też bardzo ważne. Dobrze. Dzieci, czworo, panie, to trzeba było wyrzeczeń dużo. Trzeba się poświęcić dzieciom i na małżonki oczywiście. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję. 10 lat strzeliło jak jeden dzień. Jak byście się poznali? A ja wiem, czy takie rzeczy można zdradzać, co tak dawno było. To dawno było. Ale to było gdzieś tutaj, w okolicach? W okolicach. Wszystkiego nie można zdradzać. Co żona lubi jeść na śniadanie? Co żonę trzeba pytać, ja nie gotuję. Co mąż lubi jeść na śniadanie? Wszystko. Pani Adaria, mikrofon do pani żony. Proszę. Co mu przyszykuje, to je. Niewybredny jest. Niewybredny jest. Nie, nie. No dobra. Lubicie ze sobą spędzać czas? Jeszcze nadal? No jak tyle lat przeżyliśmy, to chyba tak. Czy jest według was jakaś złota recepta na to, żeby żyć długo i szczęśliwie? No, codziennością nie przejmować się, co życie przyniesie. Czasami trochę zapominać? Oj, zdarza się. Ale mówię o tym zapominaniu tych chwili złych. A no tak, tak. Słuchajcie, oby ich nie było dalej. Widzicie, jak to są? Tak, tak. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Na zabawie kiedyś się chodziło pieszo, przez lasek były zabawy i tak to się poznaliśmy. W Litewnikach o nawet. Czy mąż lubi jeździć, nie wiem, motocyklem, samochodem jeździł? Nie było motocykli. Jak żeśmy się pobrali, to kupiliśmy sobie motocykl. MZ-kę nawet i ja jeździłam do pracy cały czas. O w tym mieście tutaj. Tutaj nie, tylko w starej gminie. Bardzo dużo. Tropiki nawet taka MZ-ka była też. Czy jest jakaś złota recepta na dwóch? Nie ma. Trzeba albo się pokłócić i się pogodzić. Oj, wtedy jest to. Dzień pokłóci, noc pogodzi. A no tak, bardzo uwaga. Dzień pokłóci, noc pogodzi. A słuchajcie, mamy jakieś. Czy mają państwo już dzieci, wnuki? Mamy wnuki, dzieci. Pozdrawiamy jej wnuki, dzieci. Jakiś rekord, ilu żeście się doczekali dzieciaków, wnuków? Dzieciaków czworo. Brawo, wnuków? A wnuków też czworo. I jeszcze wszystko przed wami. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego również i państwo 50 lat strzeliło. No, 52, przepraszam. 50, 52, przepraszam. 52? Tak. Za 6 dni. I też 52 u was. Tak. To czekajcie, to
też 52. No. Gratulujemy. Czyli to był rok 71, tak. No właśnie. Wasza pierwsza randka, jak jesteście poznani? No jakoś przypadkowo, na zabawie, czy gdzieś tam, czy z kolego gdzieś zaszłym patrzę, jest jakaś taka dziewczyna, no i... Ale moja mama mówiła, że od razu, że to... Dobra partia. Tak. Przeznaczony, tak? Od razu. W gwiazdach. W gwiazdach. Tak jak w poprzedniej parze. Tak. Słuchajcie, jest jakiś środek na to, jakiś złoty, złota recepta na to życie małżeńskie wspólne? Jakim trzeba być dla siebie na samym? Wyrozumiałym, w zgodzie żyć, no kurczę, no trzeba czasami ustępować, ale... Różnie, ale nie za często. Ale nie za często, no. Słuchajcie, wnuki mamy, dzieciaki mamy? Wnuki mamy, dzieciaków mieliśmy pięcioro. Ale jeden syn zmarł. Też tragedia trochę taka była, no i wnuków mamy ile? Czworo. Czworo też. Trzeba się tak konsultować. Również i pan pięć. Państwo 50 lat strzeliło po życiu małżeńskim. W waszym przypadku jak to wyglądało? Jak żeście się poznali? 51 już. 51, gratuluję. Tak. Poznaliśmy się na weselu. Poznaliśmy się na weselu w 72 roku. Było wesele nasze. 30 kwietnia. No co zaważyło na to, żeście zostali razem? Jak to było? Te pierwsze rozmowy, spotkania no, z rodzicami? Po prostu... Zapoznaliśmy się, byłem za starszego drużbanta u kumpla, u sąsiada, a ona była za starszą druhnę u tej młodej. Tak żeśmy się zapoznali. No tańczył, zaczęliśmy tańczyć, to, na tak, krok, no i tak dalej. I zaczął przyjeżdżać do mnie. Z początku to tak nie zaiskrzyło za bardzo, a później no... Wywalczył no, serce. Tak. Co mąż lubi na śniadanie? Na śniadanie? No kiełbaskę, jajeczniczkę, tak. Lubię sobie na co gorąco. Żona lubi na śniadanie? Żona też razem to samo jemy. A żona ale, jest na diecie. Ale teraz już na diecie, to już teraz ja cukrzycową, także ja ze cukrzycową. Dzieciaki, wnuki? Tak, cztery córki, siedmioro wnuków, cztery wnusie i jeden wnusio. Tak. Gratuluję również tego, że i państwo 50 lat. 53. Brawo, 53. I to był rok 1970. 50, tak. Jak to w waszym przypadku wyglądało? Jak żeście się poznali? W pracy. W pracy? W pracy. Pracowaliśmy razem w opocznie, na suszarni. I tak byśmy się poznali. I byśmy pracowali i randkowali razem i to wszystko wspólnie było. No to właśnie, te pierwsze randki. Jak te pierwsze randki wyglądały? Było wspaniale, wesoło, miło. Gdzieś do kina, czy jednak taki spacer wśród pól, wśród lasów? Nie, no raczej chodziliśmy na spacer do pracy, bo żeśmy szli przez las, to było bardzo miło. Chodziliśmy do kina, na kawkę, do kawiarni. Brawo. Według was jest jakiś złoty środek na długoletnie pożycie małżeńskie? Taka złota recepta? Dogadywanie się i zrozumienie. Tylko to, najważniejsze. Czego wam teraz życzyć? No zdrowia przede wszystkim, to jest najważniejsze. Zdrowie. Tak. Dzieci, wnuki są? Tak, oczywiście. Troje dzieci, dwóch chłopców, jedna córka, sześcioro wnuków, trzy wnuczki i trzech wnuczków. Brawo. Impreza w domu pewnie już była. A no tak, oczywiście z dziećmi na działce, na świeżym powietrzu, bo 10 lipca minęło 53 lat. Jakie były prezenty? Co dzieciaki kupiły? Śliczny prezent, album rodzinny od młodych lat, jakbyśmy się wychowywali w domu ze swoimi rodzicami. Cały piękny album, całe współżycie piękne. Gratuluję. Wszystkiego dobrego na kolejne 50 lat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.